Ciekawe, czy w ogóle zdążymy tą misję ogarnąć. Dzisiaj. Albo w sumie może ile misji uda się ogarnąć dzisiaj. Czemu tu idzie? Ale stoi akurat przy tym. Ale nic mu to nie zrobiło oczywiście, bo po co? O nie. Naprawdę. Co za ludzie, a raczej co za zombie. Tak, ćwiczenie z Anią. My dzisiaj skończymy tę grę? Nie, grę to na pewno nie skończymy, bo jeszcze trochę tego zostało. Praca, dom, córka i tak w koło. No i tydzień temu wróciłam do Polski z 10-dniowego wyjazdu do Włoch z pracy. O, jak tam było? W ogóle wszyscy we Włoszech ostatnio. Rajana też we Włoszech szalała. Dobrej zabawy. Naprawdę już ci zabrakło amunicji? Gdzieś tu była amunicja jeszcze. Nie, nie to. To. Gdzie ten pomiot? Utknął tam chyba. Tylko jeszcze oczywiście musiał wyleźć jeszcze jakiś. No ja nie mogę, no. No chodź ty po mnie. Nikt nie może przejść w ogóle, nie? Tam uk. Dobra, przynajmniej ta kolejna nie wychodzą. Boże, w końcu. Się nie spotkaliśmy, też byłem na Sycylii w Katanii. O! Męcząco, nerwowo, ale koniec końców super. A. Fajnie. Fajnie, że udało się, że jesteś zadowolona mimo wszystko. No rozumiem, że takie wyjazdy, szczególnie z pracy, mogą być właśnie frustrujące. Ale no, ostatnio wszyscy w tych Włoszech i nabrałam ochoty też pojechać do Włoch. Zresztą ja mam ochotę pojechać do Włoch już od dawna, tylko się nigdy nie składa. Dobra. Cenna rzecz. O, siła rażenia strzelby. Aha, to amunicja do broni ciężkiej. Nice, to się przyda. No, jakieś kolejne pomioty. Idziemy dalej. No, tam też będą pomioty.
Tu będą chyba nawet dwa. No. Wrogowie z przodu! To załatwi sprawę. Już tam idę. Stali tutaj. Ale po prostu. Dobra, musimy się trochę cofnąć jednak. Tarczę i będę potrzebowała ożywić tych debili. Dobra, wstawajcie. Już tam idę. No, kurde, co se odnowię tarczę, to mi ten. No, mroczne pomioty też. Dragon Age'u. Myślałam, że rozniosę jedną panią z pracy. Jezusie, jak mi ciśnienie podniosło, ale najgorsze, jak pomyślałam, że zniosę... Aha, ja ją pomyślałam, że zniosę, jak wracaliśmy do Polski. 22 godziny jechaliśmy, o Boże. Ale to tym, autokarem jakimś, tak? Myślałam, że wyjdę z siebie i stanę obok. Kręgosłupa to ja 3 dni nie czułam. Już poza pod polską granicą z Czechami usiadłam na środku autokaru przy środkowych drzwiach i rozłożyłam się na całej długości. Masakra. No, ja też bym chyba nie wytrzymała takiej długiej jazdy w ogóle w samochodzie. To jest masakra. To czy oni by musieli tu przyjść? Ja nie wiem, czy oni tu przyjdą. Z tyrcą tu. Dobrej zabawy. Szkoda, że stoję pod wiatrem. Dobra, oni tu muszą przyjść jednak. Bo oni chyba nie trafiają. Najgorsze, że ja nie wiem, czy oni trafiają, czy nie. Dobra, jeden umarł. Nie! Kurde! Nie, nie zdradziłem. Już nie mam apteczek, więc muszę sobie poradzić sama. Oh my god. Tarcze nie działają. Ratunku, Boże, co za masakra. PT, automatyczną odnowę tarczy, co to PT? Cześć Olesia. Tłumacz mi, bo do dziś tego nie umiem zrozumieć, jak można oddać czyjąś torebkę podręczną do obcej baby. Jeden podopieczny poprosił swoją opiekunkę, bo podtrzymał mu torebkę, bo chodzili na kulach po schodach, a zamiast ją trzymać, to oddała ją innej babce, a potem jak mój chłopak chciał tą torebkę, to ona do niego, że jaką torebkę. O matko. No cóż, no. Że miała kwestię zaufania i jakoś nie pykło.
musiałam sobie założyć sweter, bo zimno się zrobiło. No, fajnie, że dostałam dwa swetry, bo jej były za małe ostatnim razem w zimę gdzieś w styczniu. No ja mam pancerz technologiczny, ale jak mam automatycznie go odnawiać, nie wiem. W sensie... Chodzi ci tutaj? Nie wiem. Spoko, szpilki, orki. Matko. I tak poszło lepiej niż jak grałam kiedyś sama. Bo ogólnie rzadko biorę Tejna, a Tejn dużo pomaga, bo ma też to odkształcenie i na te pancerze się przydaje. Alternatywna opcja dla pancerza mocy, ta druga. Aha. No to chyba jej nie wzięłam. Wtedy. Oczywiście więcej tego gówna musiało wyleść. Już nie można mieć spokoju. Nie da się. Pierdzielę. Ani chwili spokoju. Dobranoc, pora spać. Dobranoc, Chatter. Przegapiłam jedną ofertę pracy w Mikromarsze w moim mieście i złożyłam dzisiaj CV, bo tam nie trzeba doświadczenia. O. To trzymam kciuki. Ja miałam pod opieką 5 osób ze swojej grupy, a ta baba tylko tego jednego i nie potrafiła się dobrze zająć. I się szefowa dowiedziała, co i jak było ciekawie. O matko. Masakra. Masakra. Przed nami kłopoty. Jezu, znowu. Dobrych zabaw. Dajcie mi iść dalej. Dobrze, Peter, dobrej nocki. A, dobrze. Aha, tu chyba też było nieciekawie. Wrogowie z przodu! Rozpój się po morzu. Też będzie dużo wrogów. Cóż za niespodzianka, nie? Musiał umrzeć, no. Nie ma problemu. Tam oczywiście znowu jest dwóch. Stoję pod wiatrem.
dalej, pomiocik. Mieraj, nie idź tu. Nie idź, nie strzelaj. Sakra, oni całą amunicję zżerają. Po prostu... Kosmos. No ten już musi strzelać tą amunicją. Swoją. I przeładuj, przeładuj, kobieto. Dobrze, że nie trafię. Dobrej zabawy. Masakra. Dosyć. Tej, żyjesz? Świetnie. Dosyć tej... zabawy. Nie, nie dosyć zabawy. Nie dosyć zabawy. Jej. Teraz mi się wyłączył, bo się rozładował przez moc nietypowo. Jak włączyłam, to było 4%. I podłączyłam do ładowarki, patrzę godzinę później. Myślę, że już okej, okay, a tu się okazuje, że źle podłączyłam i dalej było 3%. O nie, współczuję, nie bardzo. Pamiętam, że raz mi się tak zdarzyło, że w ogóle... nie zauważyłam, że jakby właśnie albo źle miałam wtyczkę, albo ostatnio miałam też taki problem, że podłączałam wtyczkę pod telefon, a i tak nie chciało ładować. Myślałam, że coś jest nie tak z gniazdkami, z ładowaniem, ale, ale okazało się, że wystarczyło przeczyścić ten... te takie złącze w telefonie, które jest do ładowarki, i to pomogło. Precel mi to przedmuchał, że tak powiem, tym sprężonym powietrzem i mi podziałało. Ja nie mogę. Błahostka. No ja wiem, że to błahostka dla ciebie. To, że już mam dosyć strzelania. Chciała się ruszyć dalej. Nie mogę ruszyć. Nie, to jest jakiś żart. Ja miałam źle wtyczkę do kontaktu, albo mi się poluzowała, bo mam przedłużacz na biurku. A, rozumiem. Uwaga! Oczywiście, że jeszcze. Usunąłem jednego. Cieszę się, że usunąłeś jednego, jak na jego miejsce wychodzą miliony. Zostało już tylko zniszczenie rdzenia efektu masy. Wtedy statek runie na planetę. Oh. Tak, cudownie. Mamy świetny plan, nie? Statek... Statek zabije planetę, ale co tam? Boże, apteczka przynajmniej. Biorąc pod uwagę, że zużyłam milion, to... Są tylko drzwi. Dobra. Zaraz. Jeszcze zapiszę osobno. Czy on mi powiedział efektu masy, masa efekt, masa... Tak. No bo jakby tytuł gry odnosi się do rzeczy w samej grze bezpośrednio. Czyli do efektów masy, które są chyba odpowiedzialne ogólnie za... Czekajcie, muszę się zgubić chwilę.
sobie jest to sam. One są właśnie odpowiedzialne za te... za te wszystkie technologie, które jakby są w tym kosmosie, nie? Przynajmniej z tego, co mi się wydaje. O, to jest ten moduł identyfikacyjny żniewiarza, który potrzebujemy. Dobra, safe ścianny jeszcze skakuje. No daj mi... Kliknij się. Moduł identyfikacyjny żniwiarzy. A więc zespół Cerberusa naprawdę to odzyskał. Ale gdzie oni teraz są? No jakby są z... A zombie spotkałeś? Zindoktrynowali wszystkich, no. Zamordowali, zamęczyli. O nie. Kurde. Zapomniałam o tym fragmencie gry. To też wcale prosto nie jest. Mamy tylko jedną apteczkę. To pomoże. Tu trzeba w tą kulkę strzelać. Ja oczywiście nie mam ogniw do tego. Ciężkie, bardzo. Ten pole został tam. Się do niego nie zbliżają. A ja mam przerąbane. A! Kurde. Kliknęło mi się poza ekranem. Jedyna apteczka. To pomoże. Jeden leży. Jeden leży. Tam bym już umarł znowu. God.
jest ten problem, bo ja w tą kulkę powinnam strzelać. Tylko wydaje mi się, że... muszę najpierw wszystkich pokonać. Dobra, wstali. Dobrej zabawy. No. No i jest druga runda, niestety. Zasadzka z tyłu. Gdzie pokazuje, ile ty masz życia? Znaczy, ja nie mam takiego typowego paska życia, tylko jak już się robi bardzo czerwono na ekranie, no to umieram. Chociaż ja tu powinnam mieć tarczę, ale jej nie widać za bardzo. Ale to chyba w Mass Effect 3 było widać tarczę i życie. Tutaj chyba nie za bardzo. Co się wydarzyło w ogóle? Nie! Czemu nagle to zrobiło się ich tak dużo? Oczywiście, że on tam umarł. Dobrze, że Tame jeszcze przeżył. Tame, nie idź tam, bo umrzesz. Prawda? Dobra, teraz znowu w to strzelamy. Dobrze pali każdy pancerz. Posłanie. No niestety jest jeszcze jedna runda. Zanosi się na walkę. Z tamtej strony, no. Dobrej zabawy. Tragedia. Mm.
tragedia to jest. Potrzebna mi pomoc. Czemu wstrzymać się? Ja wiem, że ty potrzebujesz pomocy, ale... Znowu zostałam sama. Widzę, że oni mnie próbują otoczyć. Uciekaj, babo, uciekaj, uciekaj, szybko. Znieść tego też. Kurczę, moi towarzysze wytrzymywali trochę dłużej, to byłoby dobrze. Chociaż i tak jest o tyle dobrze, że jak są te fale i się kończą i mogę strzelać w to gówno, to przynajmniej moi towarzysze wstają. Niebywałe. Powinniśmy go zabrać. Jego zachowanie było interesujące. Ja bym go zabrał. Ale tam był laptop. Tali powiedziała, że nikt no, nie poznał. No, zazwyczaj są trzy rundy. Sporo ryzykujemy, ale to nie pierwszy raz. Nie mamy już czasu, idziemy. No i laptopa nie zabrałam. Trzymajcie się! Otworzyć boczną śluzę. Tak jest. Już nie będę tego powtarzać dla tego laptopa. Cokolwiek tam było. CPU Polska. Już, dalej. Ojej. Dziękuję. Dziękuję za donate'a. Ci Boxster leci. No, ale no jakby kwestia, że ta misja może nie jest aż taka długa, ale właśnie problem jest z szaleńcem, nie? Że macie tak jakby dwa razy więcej wrogów do pokonania, bo nie dość, że są wrogowie, to mają tarcze, pancerze i... No i trzeba się z nimi pomęczyć, nie? Pozyskano moduł identyfikacyjny żniwiarza. Utrata od oddziału Cerberusa we wraku żniwiarza była niefortunna, ale nie zaskakująca. Dane medyczne członków oddziału należy porównać z informacjami o napotkanych zombie. Może uda się dowiedzieć czegoś o procesach indoktrynacji i tworzenia zombie. Doświadczenia, ciężki splot skóry, szczelba... Pieniądze i platyna. Chyba musimy porozmawiać o naszym unikalnym znalezisku. Na razie umieściliśmy je w rdzeniu Eddie. Potrzebujemy lepszego sprzętu, żeby znaleźć żniwiarzy. Nienaruszony get będzie bezcenny dla naukowców Cerberusa z Wydziału Cyberbroni. Nie mogę się z tym zgodzić. Widziałem ich dość na Eden Prime. Wywalmy go w kosmos. Cerberus już dawno wyznaczył nagrodę pieniężną za nienaruszonego getta. Zapewniam, że to konkretna kwota. Pieniądze.
chce wiedzieć, dlaczego ma na sobie kawałek pancerza N7. Może trofeum wojenne? Czy maszyna może dbać o takie rzeczy? Nie. Trofeum oznacza emocje, których SI nie posiadają. Pewnie wykorzystał do naprawy to, co akurat miał pod ręką. Zabiłam setki z nich. No właśnie. Ale nigdy nie miałam okazji z żadnym porozmawiać. Ten próbował się z nami komunikować. Prawdopodobnie ocalił nam życie. Czemu? Aktywowanie geta jest ryzykowne. Jeśli masz to zrobić, kieruj się interesem ludzkości, a nie własną ciekawością. Sądzę, że w interesie ludzkości będzie wywalić go przez śluzę. A może ciebie wywalimy za śluzę, co? W interesie ludzkości. Ja chcę z nim gadać. Nie podejmę decyzji, dopóki nie wiem, z czym dokładnie mam do czynienia. Chcę go uruchomić. Przesłuchać. Jeśli go aktywujemy, nie ma gwarancji, że zdołamy go wyłączyć. Kule dadzą radę. Nie to miałam na... Dziękuję wam obojgu za sugestie. Podjęłam decyzję. Tali się wścieknie, gdy o tym usłyszy. No cóż. Co z modułem identyfikacyjnym żniwiarza? Wiem, jak go zintegrować z naszymi systemami. To jednak wciąż technologia żniwiarzy. Połączenie modułu z systemami Normandii stwarza pewne zagrożenia. Okej. Okay. Ufam ci, Eddie. Wiem, że nie pozwolisz, żeby statek ucierpiał. Rozumiem, Shepard. Przygotowanie modułu identyfikacyjnego do akcji może potrwać kilka godzin. Dam znać, gdy będzie gotowy. Dobra, tymczasem działamy standardowo. Rozejść się. Nie, czemu dostałam egoizm? Jak to się stało? Dobra. Niestety musimy trochę poczekać na instalację tego modułu identyfikacyjnego, co oznacza, że będziemy musieli jakieś zadania pewnie robić do tego czasu. No i na pewno musimy pogadać z naszym nowym przyjacielem.